O, i znów mamy to samo. Silnik zaczyna szarpać, pojawia się o brak mocy przy przyspieszaniu. Zapalona kontrolka kluczyka. Przed chwilą skasowałem na desce informację C-Manual, żeby zajrzeć do instrukcji, która mówi w przypadku zapalenia się kluczyka niezwłocznie skontaktuj się z serwisem. Awaria jednostki napędowej, bodajże. Tutaj nawet w tym momencie doprowadziło to szarpanie do zapalenia check engine. Nie zawsze się to dzieje. Po pewnym czasie check zgaśnie. O. Szarpanie. Zaraz może zgasnąć nawet ten kluczyk. No, tak to jest, moi drodzy. To jest właśnie auto zakupione w firmie Gold Car w Radomiu, w Komisie. Przebieg, właśnie. Kwestia jeszcze samego przebiegu. Gdy staraliśmy się zdiagnozować błąd, który właśnie doprowadza do tej usterki w autoryzowanym serwisie, okazało się, że w jednym z modułów APIM widnieje przebieg 209 183 km. Jesteśmy też w tym momencie po opinii rzeczoznawcy, który z dużym prawdopodobieństwem, biegłego sądowego nawet, który z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazał, że była przeprowadzona korekta licznika. No, jeżeli chodzi o właściciela komisu, nie podjął dialogu. Jeżeli chodzi o załatwienie sprawy, w tym momencie jesteśmy na etapie wypowiedzenia umowy kupna. Auto, jak kupowałem, miało 120, prawie 130 tysięcy przejechane. Pierwszy raz usterka zapaliła mi się po przejechaniu z Radomia do Kielc ekspresówką tego samego dnia, jak odebrałem auto z komisu. Nie wiem, czy sprawa nie skończy się na o właśnie, C-Manual, szarpanie silnikiem. Skończy się na pozwie sądowym. I znów tak. Jeżeli chodzi o tą usterkę, usterka jest układu elektroniczna, układu elektronicznego, nie wiadomo na którym obwodzie. Może być to jakiś czujnik, aczkolwiek tutaj z reguły przy tym błędzie, który występuje, występuje też kod błędu czujnika, natomiast tutaj nie mamy nic takiego, występuje tylko błąd w obwodzie. Może być to spowodowane albo gdzieś wiązką uszkodzoną, ale najprawdopodobniej jest tu uszkodzony komputer bądź ewentualnie któryś z modułów. Z tego to też wynika, że praktycznie jak były upały 30-parostopniowe, błąd nie wyskakiwał. W tym momencie, jak mamy, no w tym momencie 22 stopnie, błąd wyskakuje już dosłownie po przejechaniu 2-3 km. Także tak, to przestrzegam przed firmą Gold Car z Radomia, przed tym autokomisem. No i pozdrawiam wszystkich. Na razie, hej.